Star Wars Battlefront niedawno doczekał się ostatniego z czterech planowanych rozszerzeń zwane Scarif, nawiązujący bezpośrednio do filmu Gwiezdne Wojny WOTR 1. Dostałem dobry powód, aby powrócić ponownie do sieciowych batalii i kolejny raz świetnie się bawiłem. Jednocześnie zacząłem się zastanawiać, czy Season Passy, przez wielu uznawane za rak współczesnej branży gier i w ogóle pomysł wydawania gier na części w określonych odstępach czasu, jest rzeczywiście taki zły? A być może dzięki temu wyciągnąłem z gry więcej frajdy niż powinienem. Jak temat Was zainteresował, to zapraszam do oglądania. Battlefront był jedną z najbardziej oczekiwanych gier roku 2015. Hype, jaki się wokół niego utworzył, sięgał rozmiarów galaktyki. I kiedy wyszedł, przez wielu uznany został za największy zawód roku. Największym zarzutem była okrojona zawartość. Sam należę do osób, które praktycznie wcale nie nabywają gier w dniu premiery. To dla Battlefronta zrobiłem wyjątek. I grało mi się tak świetnie, że w okolicach premiery drugiego dodatku o nazwie Bespin postanowiłem po raz pierwszy w życiu zakupić Season Passa. I wcale tego nie żałuję. Porządnie ogrywałem wtedy dostępne mi rozszerzenia, a kiedy mi się już trochę nudziło, to dostawałem mocny impuls w postaci premiery kolejnego dodatku. Zacząłem się zastanawiać, czy jakbym dostał od razu całą zawartość w dniu premiery, to czy wciąż w grudniu w 2016 roku grałbym dalej? A może przysłowiowo przejadłbym się tym wszystkim i odłożył grę na półkę, tak jak to zrobiłem w przypadku najnowszego Wiedźmina, którego nie planuję w całości przechodzić po raz drugi. Jedynie wydany z zaskoczenia nowy dodatek skłoniłby mnie do powrotu. To przypomniało mi czasy, kiedy kupowało się miesięcznik PlayStation Magazine, który był wydawany w drugiej połowie lat 90. i sprzedawany był z płytką zawierającą demo różnych gier. Wtedy mało kto posiadał pokaźną kolekcję legalnych, pełnych wersji gier na konsolę. To gracze zadowalali się właśnie demówkami. By wyciągnąć z nich jak najwięcej, to przechodziłem je wielokrotnie, próbując odkrywać wszystko to, co miało do zaoferowania. I odkrywałem wtedy takie rzeczy jak ukryta broń Nikita w Metal Gear Solid, bądź granatnik w Siphon Filterze. Kiedy przychodził moment znudzenia się dostępnymi grami, to wtedy wychodził nowy numer z nową płytą. Wydaje mi się, że przy Battlefroncie siłą rzeczy wyciągałem więcej z dostępnych mi trybów rozrywki, podobnie jak to miało miejsce z wersjami demo na PlayStation 1. Dlatego teraz nie podchodzę sceptycznie do pomysłu wydawania gier na części, jak to jest w przypadku najnowszego Hitmana, czy zbliżającego się wielkimi krokami remake Final Fantasy VII. A nawet widzę kolejną zaletę, oprócz dokładniejszego ogrania tytułu. Mianowicie twórcy mają czas, aby jeszcze bardziej dopieścić dodatki i wydać je w lepszym stanie. Oczywiście wszystko ma również swoje wady. Do głównych zaliczyłbym obawę przed niską jakością tych dodatków. I nie mam tu na myśli aspektów dotyczących optymalizacji i błędów w niej zawartych, ale to, że po prostu te rozszerzenia nie zrobią już takiego wrażenia jak sama podstawa bądź pierwszy epizod. Bo większą część budżetu postanowiono przeznaczyć na to, aby gracz grając na początku przeżył efekt wow. A konsekwencji dalsze części mogą okazać się mierne. I jak wierzyć recenzentom, ten przypadek dotknął właśnie wcześniej wymienionego Hitmana. Rzecz jasna, istnieją też season passy, które słusznie spotkały się, łagodnie mówiąc, z negatywnym odzewem. W temacie season passu to ode mnie tyle. Czy uważacie, że każdy season pass oraz pomysł wydawania gier na części to istne zło? Czy zakupiliście w życiu jakiegoś season passa? Jeśli tak, to jaki był wasz pierwszy w życiu zakupiony karnet na dodatki? Zachęcę do podzielenia się przemyśleniami, a ja się z wami żegnam. Cześć!